Grupa Azoty. Główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów. Życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy. Trzeba powiedzieć, że wygrał mecz i zespół zdecydowanie lepszy. Bardzo wysoko oceniam zespół Resowi. Świetnie grali piłką, świetnie się utrzymywali przy piłce. Parę akcji pięknych, kilkanaście wymian z pierwszej piłki. Widać, że im piłka nie przeszkadzała. Chyba taki najlepszy zespół, z którym się do tej pory mierzyli w tych naszych dotychczasowych grach, bo zdominował nas dokumentnie. Jeżeli chodzi o jesień i wiosnę, to różnica w bramkach 8-3. No i taka chyba jest różnica między naszymi zespołami. Chciałem motywowałem chłopców, chciałem koniecznie dzisiaj powalczyć, bo uważam, że w Resowi żeśmy straszną grając na wyjeździe z sobą daliśmy straszną plamę, przegrywając tam 4-1, no ale nie udało się. Dlaczego się nie udało? No po pierwsze, zespół Resowi był dużo lepszym od nas piłkarsko zespołem. Po drugie, no dzisiaj żeśmy mieli straszną dziurę w środku. No. Myśmy do tej pory środkiem mecze wygrywali, czy remisowali, czy potrafiliśmy zdominować przeciwnika, natomiast dzisiaj w środku było dramatycznie. No. No każdy jeden z zawodników grających w tym meczu był do zmiany już po 15 minutach. No. Czwarta bramka jest tego najlepszym udokumentowaniem, gdzie my wychodzimy do jakiejś tam kontry, a oddajemy przeciwnikowi piłkę i sami oddajemy w zasadzie, jeśli mają bramkę. Gapiostwo przy stałych fragmentach gry, no nie można sobie takie rzeczy pozwalać. Nie wiem skąd to się bierze, z czego to się bierze. Wszystkie mecze, które rozpoczynamy u siebie jakoś z jakąś taką bojaźnią. Przecież też Resowi wyszedł pierwsze 20 minut, to tylko on grał w piłkę. Myśmy nawet nie potrafili się przeciwstawić. Nie wiem, z czego to się bierze. My na wyjazdach potrafimy wyjść, pograć u siebie, jakaś taka bojaźń. Nie wiem, czy nie jesteśmy zespołem jakichś tam małolatów, młodzieżowców samych, żebyśmy tego nie potrafili jakoś w jakiś sposób temu zapobiec. No, kolejny mecz i rozpoczynamy u siebie fatalnie i nie wiem. Z czego to się bierze. Musimy to jakoś przeanalizować i walczyć dalej, no bo jeszcze przed nami jest parę meczy i jakieś punkty nam są potrzebne, żeby mieć już taką pewność tego utrzymania się, a potem co dalej, no to będziemy się martwić, bo mamy problemy takie, nie inne. Cieszę się jeszcze z tego, że po przerwie potrafiliśmy, mimo że z 2-0 nagle powstała sytuacja remisowa, potrafiliśmy się podnieść, nie załamać, wykorzystać swoje 5 minut i strzelić ładne bramki. Jeszcze raz z tego miejsca chciałem podziękować kibicom, którzy przyjechali, nas tak mocno wspierali i chłopakom, że dzisiaj gramy 10. mecz co 3 dni i chyba nie widać z boku, że jesteśmy zmęczeni i to mnie podwójnie cieszy.